Przeznaczeniem trygwasona jest odzyskać tron, odparła: Zaproś swoją siostrę i jej męża. Spotkamy się. Skończył rozmowę i wyszedł na przystanie. W takich chwilach oddychała z ulgą, że nie muszą mieszkać razem. Wściekły sigwald robił się zimny jak lód. Długi, nieco haczykowaty nos nadawał jego twarzy zacięty i groźny wygląd. Nie, nie bała się, że ją uderzy. Lęk był nieuchwytny. Nie umiała rozpoznać jego przyczyny. Jej uczucia wobec Sigwalda nieustannie balansowały na cienkiej granicy między poczuciem wyższości a strachem, jaki w niej budził. On walczy o siebie, myślała, o to by nie czuć, że wszystko zawdzięcza Mieszkowi i mnie. Ona walczyła ze sobą. Po zimnej i niosącej niepokój wizji, jakiej doświadczyła podczas rozmowy z ojcem, Podjęła decyzję, że nie tknie ziół, zaklęć i run przepowiadających przyszłość. Nigdy więcej. Od dziecka miała talent do zaglądania w ukrytą przed ludzkim wzrokiem część życia. Sny zapowiadające wydarzenia przytrafiały jej się, odkąd sięgała pamięcią. W jednym z nich ujrzała Olafa i pokochała go, nim skończyła śnić. A potem ojciec zabrał jej nadzieję, więc stwierdziła, że nie chce znać przyszłości, skoro jej zderzenie z życiem ma tak bardzo boleć. Każdego wieczoru piła odwar, który dawał jej sen, mocny i pozbawiony obrazów tak było lepiej. Mieszko, pan Jawy i władca snów wyznaczył jej zadanie. Aby je wykonać, musiała nieustannie czuwać nad decyzjami Sigwalda. Ten się ugiął i przyjął Gejwara. Ale o tym, że druh Trygwasona został wodzem domu, dowiedziała się przypadkiem. Sigwald słowem się nie zająknął. Wtedy zrozumiała, że musi nauczyć się z nim postępować. Jej mąż nie był człowiekiem, który lubił walkę na otwartym polu. Spotkanie z Geirą i Olafem kosztowało ją wiele. Nie widzieli się ponad rok od podwójnych ślubów, które Mieszko wyprawił dla obu swych córek. Nie udziła się, że jej uczucie wobec Olafa zniknęło tylko dlatego, że jest mężem jej siostry. Geira kwitła, a jakże. Czy wiesz, że mój ukochany odnalazł swą matkę? Nosi takie samo imię jak ty, siostro. Astrida jest teraz żoną Lodina i ma z nim troje dzieci: córki Ingeride i Ingigerde oraz syna Torkila zwanego Nosem. Mieszkają w Wiken. Astryda nigdy nie widziała swej siostry tak ożywionej. Gejra wcześniej nie była gadułą, a teraz wyrzucała z siebie słowa jak piekarzowa, zachwalająca placki. Policzki miała różowe, jasne włosy zaplecione w lśniące warkocze, suknia opinała się na niej jakby... — Ach, dostrzegłaś? — zachichotała niczym dziewczynka. — Tak, Olaf i ja spodziewamy się dziecka. — Pogłaskała się po brzuchu. — To cudowne, prawda? — Tak. Potwierdziła Astryda, starając się o uśmiech. W głowie słyszała głos ojca. — Poczekam, aż spłodzi z twą siostrą syna, a potem pozwolę mu płynąć na wiking. — Gdy przyjdzie czas rozwiązania, chciałabym, żebyś była przy mnie, siostro. Twoje zioła potrafią uśmierzyć ból i zatrzymać krwawienie. Nie zajmuję się tym. Szorstko odpowiedziała Astryda. — Nie wypada, by żona Jarla... — A ty i Sigwald? Zaszczepiotała Gejra i nagle objęła ją ramieniem. — Będzie coś z tego? Astryda zacisnęła szczęki. — Nie wiem. Odpowiedziała krótko, bo wchodziły do świetlicy, a tam przy ławie siedzieli Olaf i Sigwald. Olaf niewiele się zmienił. Może tylko w jego oku przestała palić się ta dziwna, niespokojna iskra, którą pamiętała. — To pewnie dlatego, że odnalazł matkę — Pomyślała i starała się nie wpatrywać w niego zbyt długo. Co za spotkanie, radowała się Geira. Szkoda tylko, że nie ma tu Świętosławy z Erikiem. W oczach Sigwalda zalśniły żartobliwe ogniki. Parsknął śmiechem. Wybacz, siostro żony. Ja nie żałuję. Ach tak, zreflektowała się Geira. Przepraszam Sigwaldzie, zapomniałam, że Erik wygrał z wami bitwę. Nie z nami, ale ze swym bratankiem Styrbjornem. Nazwij to przy naszym skromnym udziale i będzie brzmiało jak trzeba. Dokończył Sigwald. Szkoda, westchnęła Geira. Wolałabym, żeby w rodzinie panował pokój. Nic straconego, by w przyszłości wszyscy zięciowie Mieszka byli sojusznikami. Lekko odpowiedziała Astryda. Nawet ją z wikingowie potrafią się uczyć na błędach, zwłaszcza jeśli powieją dobre wiatry. Niektóre błędy tkwią u źródeł rzeczy – powiedział tajemniczo Sigwald. I ciągnął się latami. Król Harald nie będzie żył wiecznie, a po jego śmierci, zaczęła Astryda. Nastanie Sven. Jest świetnym wodzem. Walczyłem z nim, gdy odbijał Hedebi, powiedział Sigwald. Nie Sven cię uczynił ją z wikingiem mężu i nic cię z nim nie wiąże. Chciałaby ta rozmowa odbyła się przy świadkach i by Sigwald nie mógł się jej wyprzeć. Wraz ze śmiercią Haralda zerwą się liny, które cumują ją z borg do Danii. Masz wymowę skalda, żono. Nie zaprzeczę. Kusząca to wizja. Ale mylisz się mówiąc, że nic mnie ze Svenem nie wiąże. Nie rozumiem. Poczuła niepokój. Sigwald nie odpowiedział od razu. Przywołał służącą, by dolała mu miodu. Zwrócił się do Olafa. Czy twoja żona także uważa, iż wszystko o tobie wie? spytał. Sam ją zapytaj, Sigwaldzie, odpowiedział Olaf. Gajry nie trzeba było zachęcać do mówienia. Jesteśmy najszczęśliwszą parą na świecie. Nic więcej się nie liczy i nic nie potrzebuje wiedzieć. Na dowód tego pocałowała olafa w policzek. Uśmiechnął się, ale czujne oko astrydy wyłowiło ledwie dostrzegalny skurcz zniecierpliwienia na jego twarzy. Co masz na myśli? Natarła na męża nieco zbyt mocno, ale chciała uciec przed niedobrymi myślami, które obudziły się w niej, gdy dojrzała rysę na najszczęśliwszej parze. — Mój brat Torkel, zwany Wysokim, dałby się za swe pokroić. Mówiąc to, Sigwald uśmiechał się, jakby sprawdzał, jakie wrażenie robi na Astrydzie. — Jak sądzisz, żono, która tak kochasz swe siostry, łatwo mi przyjdzie, gdy będę zmuszony działać przeciw własnemu bratu? Torkel jest tylko wodzem domu, nie całego Jomsborga jak ty, słodko odpowiedziała Astryda. Jestem pewna, że podejmiesz właściwą decyzję, mężu. A potem natychmiast zmieniła temat, wiedząc, że każde kolejne słowo może wywołać niewłaściwy efekt. Sigwald był na przemian porywczy albo przebiegły, gwałtowny i skryty. Uczyła się go jak tkania różnobarwnej przędzy. Ach, zawołała Geira, szczęśliwa, że rozmowa zmienia bieg. — Czy już wiecie, że Świętosława powiła syna? — Nie — powiedzieli jednocześnie Astryda i Olaf. — Że ja nie wiem, to można zrozumieć. Astryda zmusiła się do żartobliwego tonu. — Ale że ty, Olaf, nie wiesz tego, co wie twoja żona? — Dowiedziałam się w chwili, kiedyśmy ruszali do was. Gejra się zaczerwieniła. — Chciałam wszystkim zrobić niespodziankę. — Jestem podła — pomyślała Astryda. — Bawię się nią. A przecież ten rumieniec pokazuje, że radość mojej siostry skrywa pod spodem coś więcej. Niespodzianka się udała, powiedział Olaf. Co z tym synem? Do Mieszka przybyli posłowie z Upsali, żeby obwieścić radosną nowinę. Ma zdrowego i silnego wnuka. Głos Gejry nagle stał się matowy. Jakie dali mu imię? spytała Astryda. Geira się skurczyła. Dłonie zaczęły jej drżeć. Olaf powiedziała cicho. Trygwason nie zapanował nad sobą. Zerwał się z ławy. Gejra uniosła głowę. Patrzyła na niego wzrokiem porzuconego szczenięcia. A strydzie zrobiło się jej żal. Raczej Olaf, z najdziwniejszym ze swoich uśmiechów powiedział Sigwald. I nie dali mu po ojcu Styrbiorna, którego Erik wysłał do walhali. Gejra spojrzała na Sigwalda z taką wdzięcznością, że Astridę zabolało serce. Wasza siostra, dodał Sigwald, wzmocniła swoją pozycję u boku męża. Dając mu następcę, uczyniła siebie nietykalną. Mówią, że Erik uwielbia Sigridę Storjadę. Chociaż jednej z nas się wiedzie, pomyślała Astrida. Trygwason usiadł. Twarz miał nieprzeniknioną. Uniósł ruch z miodem i objął Gejrę ramieniem. Jeśli urodzi się nam syn, damy mu na imię Sigurd, po moim wuju. A jeśli córka, nazwiemy ją na cześć mej matki Astrydą. To piękne imiona. Gejra rozpogodziła się w jednej chwili. Choć nie ukrywam, dodał Olaf, zwracając się do niej, że nazywając córkę Astrydą będę też czcił twoje imię. Nigdy nie przestałem być ci wdzięczny za to, że szczęśliwie sprowadziłaś Kanugarda do brzegu. Napijmy się. Astryda obawiała się jakiegoś głupiego rumieńca, bo czuła, że jej gorąco. I czuła, że Sigwald przygląda się jej wyjątkowo uważnie. Tym razem sternikiem, który przejął rozmowę, był Olaf. Ponoć nie obsadzasz pustych domów? zapytał Sigwalda, mając na myśli Jomsborg. Tak robię. Dom żeglarzy nie ma wodza, odkąd ja zostałem jarlem głównym. Dom wojowników jest chwilowo pusty, bo Wagn udał się na długi urlop w objęcia żony. Dom gospodarzy po śmierci grubego byłe wziął twój druch. Gejwar malowane kły. Tak go zwiecie? spytał Olaf. No, trudno je przeoczyć. Sigwald się uśmiechnął, pokazując własne lśniąco białe zęby. Szczerze mówiąc, wojownicy, którzy każą sobie piłować i barwić zęby, odchodzą w przeszłość. Nie mówię tego o twoim gejwarze. Mam na myśli to, że nie ma takiej potrzeby. Te ich dawne zwyczaje, zaklęcia, gryzienie tarcz, Mówiąc to Sigwald potrząsnął włosami, jakby chciał mimowolnie okazać wyższość. Teraz berserkiem może być każdy, kto dostanie grzyby. Grzyby powtórzył Olaf. Trzeba na nie uważać, Sigwaldzie. Ich jad może dać siłę, ale i zatruć duszę. Wiesz, co się dzieje ze starymi berserkami, którzy zbyt często wspomagali szał bitewny siłą grzybów? Tak, tak, słyszałem. Sigwald bawił się swoim pierścieniem. Ponoć dopada ich zmora szalonych starców. Ale czemuż o tym rozmawiamy, Olafie? Astryda odkrywała, że Sigwald jest mistrzem zmian nastroju. Przecież nas to nie dotyczy, prawda? Młodzi, silni, piękni. Nie potrzebujemy grzybów, by iść w bój. Znacznie wyżej ceni się berserków, którzy bitewny szał i nieczułość na ból osiągają bez grzybów, odpowiedział Olaf. Zadbam też o jego przyjaźń z Sigwaldem z Wikingowie za kilka lat pomogą mu w walce o Norwegię. Mówił w głowie Astrydy Mieszko, a ona patrzyła na tych dwóch i odganiała od siebie nieznośne wrażenie, że przyjaźń między Olafem a Sigwaldem nie jest możliwa. Olaf był ogniem, nawet jeśli dzisiaj płonął utajonym blaskiem. Był ogniem, czuła to, a Sigwald w swej zmienności przypominał dym. Dała służbie znak, by przyniosła kolejne potrawy. Sandacze pieczone z cebulą i czosnkiem. Makrele wędzone i smażone, potrawkę z węgorzy, groch ze świeżym masłem. Czym może bogate zaprosiła gości do uczty. W tej samej chwili drzwi świetlicy otworzyły się i stanął w nich Dalwin. Zmierzwione włosy i mokry kaptur świadczyły o tym, że idzie prosto z przystani. Dziecko, powiedział tak, jakby chciał jej czegoś oszczędzić. Z przykrością muszę przerwać wam ucztę. Mów, Dalwinie. Sigwald wstał od dymiących półmisków, jakby przeczuwając, że to jego uczta się kończy. Za chwilę przypłyną po ciebie twoi ludzie, Jarlu. Powinieneś bez zwłoki udać się do ją, bo macie niespodziewanego gościa. Kto? spytała bez ogródek Astryda. Król Harald. Jakby przyduszony ciężarem powiedział Dalwin ściśniętym głosem. Ucieka przed swym synem. Sven wypowiedział ojcu wojnę? Twarz Sigwalda drgnęła. Tak, Jarlu. Łódź starego króla wpłynęła już przez żelazne wrota do Jomsborga, ale obawiam się, że za chwilę pod morską warownią zaroi się od łodzi Svena i jego ludzi. Jom się obroni, ale boję się, że danowie mogą złupić wolin. Sigwald już sięgał po swój pas. Był opanowany, gdy mówił. Dalwine, nie pozwolę tknąć wolina. Będę go bronił, jakbym bronił swej żony. Pocałował Astrydę w usta, może odrobinę zbyt pokazowo. — Nakaż kupcom, by nie opuszczali miasta, póki nie damy gwarancji, że na morzu jest spokojnie. Olafie, czy weźmiesz na siebie dowództwo obrony Wolińskiego portu? Oczywiście, jeśli Darwin nie ma nic przeciwko temu. Sigwald się skłonił i Darwinowi, i Olawowi, co wydało się Astrydzie kolejnym przedstawieniem. — Wezmę — powiedział Olaf. — Dziękuję — odrzekł dziad Astrydy. Sigwald pochylił się nad nią nagle, jakby znów chciał ją pocałować, ale w ostatniej chwili odsunął usta od jej warg i szepnął. Tylko nie mów mi, co mam robić, żono. Decyzje, które podejmę, będą słuszne. Sigwald odebrał meldunek od kapitana Straży Bramnej. Jedna łódź, i Arlu, i to nie królewski statek Haralda, ale morski zbój jego berserków z okutą stewą dziobową. Żaden z ludzi króla nie użył słowa ucieczka, ale to jasne. Na pokładzie nie mieli bagażu, rannego króla owinęli w koca i tyle. — Stary się z tego wyliże? — zapytał Sigwald tak, by w jego głosie słychać było troskę o króla. — Nie wiem, Jarlu — kapitan pokręcił głową. — Widziałem tylko, jak nieśli go do uroczyska. — Zwiększ strażę i każ chłopcom być w pogotowiu na wypadek konieczności obrony Wolina — rozkazał Sigwald. — Nieważne, ile łodzi przyprowadzi ze sobą Sven. Nie wpuścimy go do Jom — a jeśli będzie nastawał na Wolin, zamkniemy ujście dziwny. Robi się, Jarlu. Dowódca się wyprężył. Wysłaliśmy też łódź po twego brata, panie. Torkela nie ma w twierdzy? Skrzywił się. Wóz zwiadowców często musi być poza murami. Wymijająco odpowiedział dowódca straży. Sigwald tego nie skomentował. Gdyby jego brat popłynął ze zwiadem, sam by mu o tym wcześniej powiedział. To raz. A dwa, nie zaskoczyłaby ich nagła wizyta Haralda. Popłynął do jednej ze swoich dziewczyn, rudej, pulchnej lub czarnuli. Ich imion Sigwald nawet nie starał się zapamiętać. Ruszył do uroczyska wielkiej chaty, która pełniła funkcję gospody. Jomsborg podzielony był na cztery obozy zwane domami: dom żeglarzy, którym kiedyś przewodził on, dom zwiadowców pod wodzą jego brata Torkela Wysokiego, dom łowców, czyli gospodarzy, który powierzył Gejwarowi, i dom wojowników, obecnie bez wodza, bo Wagn opuścił ją. Każdy obóz składał się z czterech długich domów, z których trzy pełniły funkcję mieszkalną, a jeden przeznaczony do użytku wspólnego. Mieścił halę, kuchnię, spiżarnię. Wojownicy z różnych domów spotykali się w wolnych chwilach w uroczysku, nad którym piecze sprawowali łowcy. Ci, którzy na co dzień wykonywali obowiązki w różnych miejscach twierdzy, dzielili się tam plotkami i miodem. Zwiadowcy pili z łowcami, żeglarze z wojownikami. Czasami wszczynali burdy, choć obowiązywał zakaz wnoszenia do gospody broni. Prócz uroczyska w Jomsborgu był dom wodzów, miejsce, gdzie odbywały się narady i gdzie przyjmowano dostojnych gości. Dlaczego nie zabrano rannego Haralda tam, lecz poprowadzono do uroczyska? Myślał, idąc ku gospodzie, i nagle do niego dotarło, gdy zobaczył strażnika, chłopaka z domu łowców. Skoro w Jom nie było głównego wodza i nie było Torkela, jedyny wódz, jaki pozostał, to Gejwar. I to on, sprawując pieczę nad uroczyskiem, musiał podjąć decyzję, by do gospody, a nie do szacownego domu wodzów, zabrać rannego króla. Dobrze. Bardzo dobrze. Przy wejściu płonęły pochodnie. Strażnik zameldował. Król Dani Harald, dwudziestu jego ludzi, w tym dwunastu berserków. Kilku lekko rannych. Wódzłowców, Gejwar i jego straż. Dziękuję. Sigwald kiwnął mu głową i wszedł do wnętrza. Do obszernej halli, która na co dzień była gospodą, mogącą pomieścić dużą setkę gości, wstawiono łoże dla króla i posłania dla jego ludzi. Gejwar sprężystym, cichym krokiem wyszedł mu na spotkanie. Jak z nim? Spytał Sigwald, wskazując głową łoże. Kiepsko. Bez ogródek powiedział wódzłowców. Sven drasnął go mieczem w pierś. Rana jest płytka, ale brudna i się nie goi. — Nie protestował, że dałeś mu uroczysko, a nie dom wodzów? Zadając pytanie, Sigwald przyjrzał się Gejwarowi, by właściwie zrozumieć jego motywację. — Był nieprzytomny — spokojnie odpowiedział Gejwar. — Dobrze zrobiłeś. Mógł dodać, że to jasny sygnał, iż odsuwają Hararda od zwierzchniej władzy nad Jom, lecz zamilkł. Gejwar, jako człowiek Olawa Trygwasona jest także człowiekiem mieszka. Ze słowami lepiej zaczekać, bo kto wie, czym się skończy ta noc. Od strony łoża doszedł jęk, a potem wyraźny głos: Król się budził. Ruszyli ku niemu. Sigwald pierwszy raz widział Haralda. Za jego czasów król Danów nie odwiedzał ją, choć kiedyś, ponoć, bywał tu częstym gościem, i starzy ją z wikingowi pamiętają uczty z jego udziałem. Był bez koszuli. Jego nagi tors przykrywał rozległy opatrunek. Twarz króla była blada i pokryta potem. Przylgnęły do niej pasma mokrych, siwych włosów. Oczy miał otwarte, próbował usiąść, wspierając się na ramionach dwóch potężnych mężczyzn. Królu, jestem Sigwald, Jarl Jomsborga. Nie znam cię wymamrotał Harald. Gdzie, palna Toki? — Palnatoki nie żyje od ponad roku, panie — spokojnie wyjaśnił Sigwald, choć wiedział, iż wiadomość o śmierci dawnego Jarla została odebrana w Roskilde. Harald wreszcie spoczął na podsuniętej mu pod plecy poduszce. Otarł pod czoła i jęknął, sięgając do opatrunku na piersi. pod palców przesączyła się krew z ropą. — Okryj mnie płaszczem — zaharczał do jednego z usługujących mu wielkorodów. Jestem królem. Nie wypada, bym siedział goły, gdy przede mną stoi Jarl Jomsborga. To ostatnie wypowiedział jakby skpinął. Gniewnie spojrzał na Sigwalda. Co, piękni siu! Chcesz powiedzieć, że ciebie wybrali na wodza moi żelaźni chłopcy? Na jego silnych wargach zalśniła ślina, a w głosie znać było pogardę. To są moi żelaźni chłopcy pomyślał zimno Sigwald. Tak, królu, odpowiedział spokojnie. Wszystkim młokosom się wydaje, że sami stworzyli świat. Jesteś w wieku Svena. Harald łypnął na niego nieuprzejmie. Gdzie na toki? Nie żyje, powtórzył Sigwald. Dlaczego? Był ranny? Nie, królu. To normalne, że ludzie w pewnym wieku umierają, odpowiedział uprzejmie. Jesteś głupcem jak mój rudy syn syknął Harald. Palnatoki był młodszy ode mnie. Przykro mi, królu. Będziemy o Ciebie dbać i jestem pewien, że wrócisz do zdrowia. Ta rana nie wygląda groźnie, choć jak widać goi się źle. Co ty wiesz o ranach, szczeniaku? warknął starzec. Obaj stojący po jego bokach potężni mężczyźni syknęli jednocześnie, co, jak się okazało, miało uspokoić Haralda. Najwyraźniej starzy druchowie mieli prawo dyscyplinować swego pana, choć nie robili tego słowami. W samą porę. Jakkolwiek Sigwaldowi przebieg tej rozmowy był na rękę, żałował, że za świadka buty Haralda ma jedynie Gejwara i kilku jego ludzi. No tak, jesteś młodym wodzem poprawił się król i zaśmiał. Nikt nie powinien kpić z z Wikinga, a już zwłaszcza za żelazną bramą! śmiech przeszedł w kaszel i charkot. To prawda, że granice mojej uprzejmości wyznacza szacunek do ciebie, królu, powiedział Sigwald, patrząc jak Harald spluwa krwią. Zapewniam cię, że ty i twoi ludzie macie u nas schronienie, Odczekał chwilę i dodał. Statki twego syna płyną do Jom. Boisz się ty, jak ci tam e, młody wodzu? Król przekrzywił głowę i obdarzył go wściekłym spojrzeniem. Nazywam się Sigwald. Nie boję się na królu. Podejdź bliżej, Sigwaldzie. Jeszcze bliżej. I pochyl się, bo chcę powiedzieć ci... Sigwald pochylił się nad Haraldem, choć wiedział, co ten zrobi. Ranny starzec chwycił go za kaftan na piersi i przyciągnął do siebie. Chcę ci powiedzieć, że Jomsborg jest mi winien ochronę. Ja stworzyłem warownię i ona musi mi służyć. Ostatni śmiertelny bój. Patrzyli sobie w oczy z bliska. Sigwald czuł kwaśną wonię go oddechu i widział mgłę, która mąciła jego źrenice. Ta bliskość śmierci sprawiała, że wiedział, co ma robić. Uścisk Haralda zelżał i Sigwald wyprostował się, mówiąc głośno. Póki się żyw, królu, jesteś pod naszą opieką. Pozwól, że się oddalę. Muszę wydać rozkazy. Wychodząc, skinął na Gejwara. Rozmowę skończyli nie przed uroczyskiem, lecz w cztery oczy, w domu wodzów. Wyśli ludzi do księcia mieszka. Harald nie przeżyje trzech dni. Rozkazał. Jarlu, tylko twój brat Torkl wysoki może stanąć za svenem, powiedział wprost Gejwar. Nie zamierzam łamać miłości mego brata do młodego króla. Przeciwnie, chcę dać mu szansę, by się tą miłością wykazał. Co masz na myśli, Jarlu? Oczy Gejwara zamieniły się w dwie wąskie szparki. Torquela zostaw mnie. To nie on może popsuć nam szyki, ale zbyt powolne umieranie Haralda. Takie, które da czas Svenowi na przypłynięcie pod bramy Jom. Zatroszczmy się raczej, by stary nam pomógł i pożegnał się z życiem szybko. Temu można zaradzić, Jarlu. Gejwar uśmiechnął się nieznacznie. Wystarczy, by na opatrunku, który moi ludzie będą zmieniać niebawem, znalazła się kropla... Ciii. Sigwald przyłożył palec do ust. Niech się tam znajdzie. Harald zaczął konać nad ranem i niezależnie od tego, co rymują skaldowie w pieśniach, nie umierał z uśmiechem na ustach. Krzyczał pić i nie żałowali mu miodu. Przeklinał swego syna. Przeklinał jego miecze, butę, ambicje, rządze władzy, a na koniec w całkowitym pomieszaniu zmysłów przeklinał lędźwie, które go spłodziły. Więc umiera przeklęty, szepnął Gejwar tak cicho, że słyszeli to tylko oni dwaj. Torkl zdążył przybyć na czas i stał na boku z odrazą, przyglądając się umieraniu króla. Dwunastu niemłodych, choć nie tak starych jak Harald-Berserków, jego oddanych druchów. Otaczało łoże swego wodza. Jedyną troską Sigwalda było, by te olbrzymy po śmierci króla nie wywołały jakiejś bitki. Nie miał ochoty sprawdzać, ilu ją z Wikingów trzeba na pokonanie jednej ludzkiej bestii. Przyglądał się im. Ich oczy wyrażały naprzemian pustkę i rozpacz. Stali jak mur starcz. Palnatoki! zarzęził król. Palnatoki, chodź tu! Sigwald z Gejwarem i Torkelem podeszli do łoża. Jestem Sigwald, Jarl Jomsborga. To Gejwar i Torkel, wodzowie domów. Palna Toki nie żyje. Nie, użyj, pięknisiu. Widzę go wyraźniej niż ciebie jest tu, a ty ośmielasz się w jego obecności mienić jarlem dobre sobie. Wszyscy jesteście tak samo wściekli, szczeniaki, które szczekają już w łonach ciężarnych suk. 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 Tak wyczerpał się w tej złości, że gdy skończył mówić, wydał tylko cichy jęk, ostatni wydech. Wszedł w mrok z suką na ustach. Król zmarł jak prawdziwy wojownik, oświadczył uroczyście Sigwald. Od ran odniesionych w ostatnim boju. Każdy z nas pragnie takiej śmierci. Dwunastu jego berserków zawyło. To była ta chwila, której naprawdę obawiał się Sigwald. Wydał rozkazy wcześniej i uroczysko otaczało teraz z zewnątrz pięćdziesiątek zbrojnych. Berserkowie zakończyli pożegnalny jęk i umilkli patrzyli to na martwego Haralda, to na siebie. Król ma prawo do królewskiego pochówku, powiedział spokojnie Sigwald. Mój brat Torkel, wódz domu zwiadowców, odwiezie ciało Haralda z honorami ją z Wikingów do Roskilde. Mam nadzieję, że wy, najbliżsi druchowie zmarłego, nie opuścicie go w ostatnim rejsie. — Jestem sternikiem jego łodzi — powiedział jeden z nich. — Jestem jego tarczą w bitwie — głucho oznajmił drugi. — Wszyscy jesteśmy jego braćmi krwi — powiedzieli następni. — Płyniemy z nim. — Torkelu, statki gotowe? — zapytał Sigwald, jakby oczywiste było, że muszą wypłynąć bez chwili zwłoki. — Tak, bracie — odrzekł nieco zdumiony wódz zwiadowców. — Zatem bracia krwi króla zaniosą jego ciało na łódź — przy dźwięku czarnego rogu, tego, który żegna każdego z naszych braci, popłyniecie do Roskilde! Krzyknął Sigwald i z ulgą zobaczył, że berserkowie jak w transie biorą nieboszczyka na ramiona. Przepuścili ich przodem. Przytrzymał Torkela za łokieć i szepnął do niego. Nie wsiadaj na ich łódź. Kto wie, do czego są zdolni. Niech sami płyną struchłem. Ty płyń przodem z rozwiniętym żaglem Josburga. Powinieneś spotkać Svena i jego ludzi jeszcze dziś wieczorem. Najdalej jutro. Przekaż młodemu królowi to, co sam zapewne wie. Nic lepiej nie sprzyja przejmowaniu władzy w kraju niż pogrzeb. Może tobie uda się wpłynąć na rozgorączkowane ambicje Svena. Nawet jeśli wadził się z ojcem za życia, teraz powinien zagrać życiową rolę syna i następcy, który prowadził uroczystości pogrzebowe ojca. — Niech wydaje uczty tygodniami gości jego wodzów i możnych. Niech odda cześć jego pamięci tak szczodrze, jak bardzo cieszy się z jego zgonu. — Czy Harald nie powinien mieć wyprawionego pogrzebu w Jom? spytał zaskoczony Torkel. — Nie, mój bracie, to nie był jeden z nas. To był tylko król. Świętosława uczyła Olofa chodzić. Uważała, że jej syn wszystko powinien robić lepiej i szybciej, Dusza osłaniała chłopczyka przed upadkami. — Pani... — do jej jalkowy weszła służka. — Przybyli posłowie z Twego kraju. Świętosława zerwała się na równe nogi. Erik miał wrócić wieczorem. Sama musiała podjąć gości i ucieszyła się z tego natychmiast. — Przyprowadź ich do Wielkiej harali, rozkazała. — I każ przygotować ucztę. Usłyszała radosny pisk spod ścian. To dziewczęta służebne, które przywiozła ze sobą z Poznania. — Jaśnie pani wołały jedna przez drugą. Nareszcie się dowiemy, co słychać w domu. Wasz dom jest tutaj, przypomniała im mostro. Jeśli usłyszę, że któraś będzie się skarżyć na życie w Upsali, wydam za mąż za naszego berserka bez zęba na przodzie. Wiecie którego? Wiemy, pisnęły jak stado kurcząt. Zawsze straszyła je wielkim Ulfem. Był zaufany Marika i dbał o jej bezpieczeństwo. Łysy jak jej mąż i potężny w barach jak on. Twarz Ulfa szpeciły blizny biegnące wzdłuż kości policzkowych i w poprzek brody. Złamany ząb sprawiał, że uśmiech Ulfa był równie przerażający jak jego gniew. Pomogły jej się przebrać i poprawiły włosy. Włożyły pierścienie i na ramienniki, którymi obdarowywał ją Erik. Rysie futro na plecy. Chciałaby wysłannicy ojca zobaczyli królową Szwecji Sigridę Storradę. Dusza, daj mi syna. Razem z nim powitam gości. Było ich czterech. Wszystkich znała. Litobor, jeden z wodzów mieszka. Bjornar, przyjaciel jej brata Bolesława. I Wilkomir, jego drużynnik. A wreszcie Gejwar, towarzysz Olafa. Na widok wszystkich się uradowała, a widząc tego ostatniego zadrżała, bo przywoływał pamięć Trygwasona. U szczytu wielkiej hali stały dwa wysokie krzesła, jej i Erika. Zasiadła na swoim i przywołała ich bliżej. — Oto mój syn Olof, następca Erika — uniosła dziecko w górę. — Bjornarze, podejdź i weź go na ręce. Od urodzenia ogląda okropne gęby wojowników. Twoja nie powinna go wystraszyć. Chcę, aby każdy z was potrzymał go w ramionach i opowiedział na dworze mego ojca, jak pięknego ma wnuka. Bjornar wziął dziecko i uniósł na rękach. — Jest większy niż bezprym syn Bolesława — powiedział. Bolesław ma syna? Aż poderwała się stronu. Mów. Bjornar pogładził Olofa po łysej głowie i zatrzymał dłoń na potylicy. Przyjrzał się czaszce chłopca. Mają takie samo znamie, pani. O, tutaj. Pokazał jej ciemny, okrągły ślad z tyłu głowy Olofa. Znamie, które tak lubiła. Krew piastów? Zaśmiała się. Opowiadajcie, co w kraju. Mój brat, jak rozumiem, się ożenił. Po raz kolejny, pani. Bolesław niedawno odwiózł Karoldę, matkę bez pryma, na Węgry. Niech zgadnę, weszła Bjornarowi w słowo. Mieszko znów zmienił sojusze? Dobrze, iż brzemiennej synowej nie odesłał. Pozwolił urodzić iście. Książęcy gest. A co z dzieckiem? Wysłannicy spojrzeli po sobie. Bolesław nie odprawił żony. Odwiózł jej ciało w dębowej trumnie. Karolda zmarła. Ach. Jęknęła zaskoczona świętosława. Ale jeśli pytasz mnie, pani o moje zdanie, ulżyło mi. Karolda była szalona i dzika. Twój brat ją kochał, ale inni, spojrzał na nią wymownie i szepnął. Nawet psy Bolesława jej nie znosiły. Nawet psy, powtórzyła za biornarem. A także jak się domyślam, jego nałożnice, najbliżsi druchowie, księżna oda i na końcu pan ojciec. Mógłbyś mówić wprost biornarza, a nie zrzucać winy na psy. Biedna dziewczyna. Umarła w samą porę. Biornar zaczerwienił się aż po rude włosy, co upewniło ją w przekonaniu, że ma rację. Przywieźliśmy dary, pani. Prezenty, które ślą ci najbliżsi. I wiele wieści, którymi chcemy podzielić się tak z tobą, jak i z twym mężem. Usiłował wprowadzić jakiś ład w spotkanie Litobor. Zatem zacznijmy od darów. Ucieszyła się jak dziecko. Duszko, weź Olafa. Gejwar przeprosił ich na chwilę i wyszedł. W tym czasie dostała krzyż ze srebrnym wizerunkiem Chrystusa od ojca, tak podobny do tego, który zdobił pałacową kaplicę w Poznaniu. Kilka par doskonałych butów do konnej jazdy od brata i piękne zausznice od Astrydy. Gejwar wrócił z ludźmi, którzy dźwigali coś okrytego ciemnym płótnem. To dar od Olafa, powiedział, i twojej siostry Gejry dodał po dłuższej przerwie. — Co to? — popatrzyła mu w oczy. Ściągnął przykrycie. To była klatka, a w niej drzemały dwa młode rycie. Świętosława zapomniała, że jest królową z Sigridą Storradą. Zerwała się z tronu i zeskoczyła ku klatce. Mój pan schwytał je w lesie i kazał powiedzieć — Królowa kochała kiedyś futro zdarte z życia. Z pewnością chce zobaczyć, jak to jest, gdy kocha się żywe zwierzę — obudziły się, powoli otwierając zielone i złote oczy. Jedno ze zwierząt zerwało się na równe nogi i obdarzyło ją pogardliwym prychnięciem. Drugie, nie podnosząc łuba, śledziło ją wzrokiem. Wpatrywała się w nie zachwycona. Były nie większe od dużych szczeniąt, płowo-rude z jaśniejszym pod i pod brzuszem. Ciemne cętki ledwie przebijały się przez resztki puszystego jak u kociąt futra. — Otwórz klatkę — powiedziała do gejwara. Chcę je wziąć na ręce. Pani, wtrącił się milczący dotąd Wilkomir. To zły pomysł. Rysie są rozdrażnione po podróży. Nie pytałam, wydałam polecenie. Spojrzała na niego zimno. Wilkomir patrzył na nią z ukosa, ale nie zmienił zdania. One tylko wyglądają jak kocięta. To drapieżniki. Świętosława się zdenerwowała. Wstała do klatki i udając, że nie widzi Wilkomira, zwróciła się do najstarszego z obecnych. Lito Boże. Czekałam na wasz przyjazd długo i obecność posłów mego ojca raduje mnie bardziej niż dary.